Jestem w Manili. Nie nagrałem lotniska ani taksówki, bo trochę tłum był, nie chciałem wyciągać kamery. Naczytałem się, że złodzieje na lotnisku są i w ogóle trochę mnie to tak przestraszyło i nie wyciągałem, żeby nie biło po oczach. No, ale dojechałem już po wszystkim 20 zł lotniska, 10 km. Więc cena dobra, zwłaszcza o pierwszej w nocy. I idę do hostelu właśnie teraz. Niczego nie nagrywam, bo jestem tak zmęczony, już nawet nie chcę chodzić. Przez przypadek okazało się, że hostel mam w jakiejś dzielnicy z klubami nocnymi. No ale życie. Jakoś sobie dam radę. Jestem w dzielnicy bardzo znanej z tego, że no stoją i oferują takie rzeczy, więc może w samym mieście jest inaczej, nie wiem. Bo ja śpię w Makati, ale głośno, ciekawe czy mnie słychać. Bo ja śpię w Makati i Makati to największa imprezownia w ogóle. Przez przypadek to wybrałem. A teraz idę 20 minut z buta, żeby jakieś, nie wiem, metro, pociąg, nie wiem co to jest, złapać. Bardzo specyficzne miejsca. Ciągle mówię bardzo, ale dawno nie byłem już w takim kraju. I mnóstwo ludzi chodzi, jest hałaśliwie, zupełnie inaczej niż w Japonii. Śmieszne taki zwrot o 180 stopni, ale też są gigantyczne plusy. Na przykład przemieściłem się, wiem, że tre, ale coś mi do oka wpadło. Przemieściłem się o 8 km za 1,9 zł. Tak trzeba żyć. Po prawej pewnie widzicie, że dużo ludzi idzie. Po mojej prawej, tam jest Uniwersytet Chrześcijański i wydaje mi się, że to mogą być jacyś studenci. I też po prostu jest ruchliwie, bo ta droga prowadzi do takiego dużego placu. Dużo takiej biedoty tu jest. Leżą na ulicach, jakieś tam wrzody mają, różne rzeczy. Więc to taka odmiana, bo wcześniej w tych krajach nie było czegoś takiego. Ale Filipiny dalej są biedne. Oni na przykład zarabiają, nie wiem, 500 zł miesięcznie. I to już wtedy tacy lepsi są, w sensie mogą sobie pozwolić. Ale tu ludzi jest. Niby chyba Japonia ma więcej mieszkańców na przykład, ale tam jakoś tego nie odczuwałem w takim stopniu jak tutaj. A śmieszne jest w ogóle to, że w tej mojej dzielnicy jest bardzo dużo białych. Wyszedłem poza i przejechałem się tym metrem, nikogo. Tylko jednego typa widziałem, więc oni chyba się jakby nie ruszają poza te najbardziej turystyczne miejsca i taksówkami skaczą jak coś. Dla mnie spoko, bo im więcej turystów, tym gorzej się zwiedza. Jakby przynajmniej dla mnie. Nawet plaże tu mają. Ale jedną z zasad jest, znaczy jednym z zakazów jest zakaz kąpania się, więc nici z plażowania i pływania. Można sobie pochodzić, pooglądać jak to wygląda generalnie, ale bez wchodzenia. Nie wolno też pić ani jeść. I kazali mi butelkę z sokiem wyrzucić przed wejściem. Ale fajnie jest, ładnie.
To jest najfajniejsze w tych krajach, stare, kolonialne budynki. Ale oni kiedyś budowali, wow. Teraz się popsuło i jakieś nie wiadomo co tworzył. Ale to nawet widać po sztuce, teraz jest ta niby nowoczesna, w ogóle tego nie rozumiem. No a te dawne obrazy to w ogóle inny poziom. Ale naprawdę, Army and Navy Club. To jest pewnie połączone jakoś z ambasadą amerykańską. Nie wiem, czy mogę nagrywać, ale nikt się nie czepia, więc mniejsza. Bo tam jest ambasada amerykańska zaraz. Nie wiem, ze 300 metrów w lewo. Przechodziłem obok, ale nie nagrywałem, bo wiadomo, że oni się zawsze o to sadzą. Mocny wiatr jest, więc boję się o ten mikrofon. Bo już mówiłem, że zgubiłem tego puszka, który jest wiatroodporny. W sensie wyłapuje głos, nawet jak jest mocny wiatr. No i muszę być ostrożnym. Hello. Hello. Hi. Where are you going? I'm going to Ocean Park. Ocean Park, not close. You want to look around here. Ah, no, no, thank you. It's fine. Where are you from? I don't have money. Where are you from? Poland. Poland, How many times come to Philippines? First time? First time, yeah. Welcome to the Philippines. Thank you. You want to look around here, experience. You want to look here, old city, Manila, historic. No worries, it's fine. I am recording a video, so that's why you know. Thank you very much. And see you later, goodbye. Harbor View, ale restaurant, czyli będą cenić, więc tam nie idę. Porty lubię oglądać w różnych miastach, bo po prostu spoko są. Zwłaszcza, że ja żyję na Nizinach, niedaleko Warszawy. No i tam za bardzo morza nie ma, albo jakichś większych jezior. Więc tym bardziej fajnie dla mnie zobaczyć coś takiego. Jedno, co tak zauważyłem, to że oni chyba są strasznie biedni tutaj. W sensie dużo jest osób, które leżą na ulicy, dużo bezdomnych psów chodzi, śmieci się walają. Więc takie wrażenie, jakby no nie powodzi im się tu za bardzo. Znaczy jest duży rozstrzał, bo w Makati na przykład, jak są te restauracje czy ten, to tam wiadomo, że oni chodzą odwaleni w dobre ubrania i turyści, i lokalni. I się bawią tam, 40 zł za danie zostawiają na przykład. Ale tutaj jak jestem już w Manili, w tym głównym mieście, bo aglomeracja Manili składa się tam z Makati, Mandaluyo, jakoś tak się nazywa to miasto. Nie wiem, Quezon City mniej więcej. Chociaż Quezon City chyba jest liczone oddzielnie, ale jakby kilka miast wchodzi w skład aglomeracji. I miasto Manila to takie już prawdziwe. No słabo wygląda, w sensie chyba biednie tu jest. Takie wrażenie. A oceanarium sobie pozwoliłem opuścić, bo 50 zł bilet wstępu to drogo. A muszę oszczędzać. I to oceanarium nie wyglądało jakoś wspaniale z zewnątrz, więc mniejsza z nim. Zaraz obok tej flagi, którą nagrałem, jest pomnik Jose Rizala, czyli jednego, znaczy w sumie nie jednego, największego filipińskiego bohatera narodowego. To był lekarz z wykształcenia, studiował najpierw w Manili, potem w Madrycie. I generalnie prowadził działalność nie spiskową, tylko taką bardziej właśnie patriotyczną. Napisał dwie książki, w których ukazywał nieudolność i złe zarządzanie Hiszpanii w Filipinach. I za to Hiszpanie zesłali go na wygnanie na jedną z wysp filipińskich. A następnie, gdy doszło do powstania przeciwko Hiszpanom właśnie w Filipinach, to w ogóle było niepowiązane z nim, inna organizacja do tego doprowadziła. Zasądzono proces, jako że według Hiszpanów to on był winny. Skazano go i został rozstrzelany, bo zasądzono karę śmierci, więc to tylko podburzyło Filipińczyków i jest on uważany za jednego właśnie z największych bohaterów w ich historii.
dziwne. Filipiny są przyjemne, ale dziwne. Mnóstwo ludzi w parku, w sensie tak jest bardzo przyjaźnie. Nie spodziewałem się tego, przyznam. Zupełnie inaczej niż w Chinach, Korei, Japonii. Totalnie. Czy lepiej? Nie wiem. Jest inny klimat, bardzo mi się podoba. Aż żałuję, że tylko 4 dni jestem. No ale widzę, że pogoda na południu jest słaba, więc dobrze zrobiłem, że Manila i koniec. Wracam do hostelu, bo pogoda się bardzo zepsuła. Ciągle pada. No i muszę się chować. O Jezu, przed chwilą szedł jakiś, nie wiem, biały koleś, 60 lat, z młodą Filipinką i dziecko niósł. O Boże. Strasznie żałosne dla mnie to jest. Wiem, że nie powinienem oceniać, ale czuję taki niesmak wewnątrz, jak coś takiego widzę. I co? A! Szukam żółtej linii, tego monoraila ichniejszego, ale coś ciężko mi idzie znalezienie. Wiem, że tak przerywam ciągle, ale to są tak duże kałuże, które muszę wymijać. Niby mam buty wodoodporne, no ale nie chcę testować jednak. Zobaczę, że spodnie już nie są wodoodporne. Za mną są kluby nocne i właśnie Makati z tego słynie, że już mówiłem, z czego dokładnie. Trochę tak ostrożnie z nagrywaniem muszę sobie poczynać, bo kluby to zawsze jest taka newralgiczna sprawa, bo chodzi niby o prywatność klientów i w ogóle, żeby nie było na YouTubie, kto tam wchodzi, kto bywa i takie sprawy. Więc to takie... A wolę z nimi się nie wdawać w jakieś problemy, no bo to kluby. Czyli jednak trochę organizacje poza prawem. W sensie dzieją się tam rzeczy poza prawem, no bo prostytucja w Filipinach chyba jest zakazana. Tak mi się wydaje. Tak samo w Japonii albo w Korei. Jeszcze nie nagrywam za bardzo, potem wyjdę, bo jest dopiero 20, więc oni nawet dobrze nie zaczęli działać. Tak za godzinę, dwie muszę przyjść. Akurat sobie wejdę do hostelu, podładuję telefon DJI-a, zjem pączki bawarskie, dwa, które kupiłem i będzie spoko. Nawet przy moim hostelu jest kilka klubów, że w nocy normalnie muzyka wali. Dobra, idę jeść i zaraz wracam. Znaczy nie zaraz. Dla was zaraz, dla mnie za godzinę, dwie. Z tymi klubami sytuacja nie jest taka prosta. Teraz się przeszedłem. Tam co chwilę stoi 4-5 facetów przy jednym klubie. Ochroniarze. I szczują strasznie, co kto robi. Na mnie też się patrzą normalnie, więc ciężko jest z tym nagrywaniem. Bo zaraz się do mnie jeden już przyczepił. A i tak wszystkie laski się odwracały. No i ochroniarze już jeden się przyczepił, więc ciężko z tym jest.
teraz wyszedłem na boczną ulicę, żeby o tym powiedzieć, bo nie wiem szczerze, jak z tym nagrywaniem zrobić. Może jakieś przebitki, ale no spróbuję, ale wątpię, że to jakoś wyjdzie sensownie. Bo jednak, no ciężki temat. No co mogę powiedzieć, marne te nagrywki, ale naprawdę nie da się więcej. Za bardzo pilnują. Generalnie to wygląda tak, że sobie idę, stanąłem w jednym miejscu, żeby na telefonie sprawdzić mapę. Już od razu do mnie dwie po kolei podeszły, oferowały tam wiadomo seks i jedna za darmo, druga chciała pieniądze. Dla mnie to nawet nie chodzi o to, że one jakieś były, nie wiem, brzydkie strasznie, bo w sumie nie były brzydkie, ale aż mnie tak poraża ich zepsucie. Strasznie nie lubię takich miejsc, ale bardzo. Przypomniałem sobie o tym, bo dawno nie byłem w takiej dzielnicy, no ale teraz już pamiętam dlaczego. No taką niechęć czuję. Wracam do hostelu, jutro sobie coś fajnego pozwiedzam, bo tutaj naprawdę nie ma niczego dla mnie ciekawego. Tak wygląda ich komunikacja miejska. To jest autobus. Zapłaciłem 13 peso, żeby przejechać 4 km, więc to jest 10 groszy, coś takiego. No i zaraz jadę. No i takimi taksówkami się właśnie jeździ, busami. Całkiem przyjemne, tylko trzeba czekać, aż się zapełnił, więc to może chwilę zająć. Ja tak wcześniej z 15 minut musiałem siedzieć, więc zaszedłbym na piechotę w tym czasie. Znaczy może bym nie zaszedł, bo tak 30 minut się idzie od mojego hostelu do tej linii metra. Ale gorąco jest, więc nawet nie chcę próbować. Przypadek na ślub wszedłem, ale nie wygonili mnie, obejrzałem sobie, więc spoko. Ładny kościół, naprawdę te dawne kolonialne budynki są przepiękne. W tych krajach fajne jest to, że w Filipinach, że taki kościół na przykład jest cały czas używany i w sumie dalej jest w dobrym stanie. A na przykład w Afryce to te budynki są no, zniszczone, brudne. Oni żyją pod nimi w ogóle, a nie w środku. Więc jakby to jest fajne w tych krajach typu Filipiny, że dbają o to. Okrutnie się poca. Jest duszno, gorąco. Jeszcze chyba deszcz ma padać za 2-3 godziny. Więc przed deszczem jest tak duszno, nawet w Polsce. To tutaj to jeszcze potęguje jakby cały efekt. Bardzo dużo biednych ludzi jest na Filipinach, bardzo dużo. Bo na przykład ciągle ktoś leży, o pieniądze proszą. Na przykład wszedłem do sklepu, żeby sobie kupić mleko sojowe, polecam bardzo. Vitamilk, tak się nazywa to jedno. Zapomniałem o nim. Ostatni raz piłem w Tajlandii 4 lata temu. No i zapomniałem i teraz sobie przypomniałem, wspaniałe ono jest. Kosztuje 3 zł i smakuje fantastycznie. No ale dobra, przyszedłem z biednych ludzi do jedzenia i mleka sojowego za 3 zł. Mniejsza. Dużo biednych ludzi tu jest, naprawdę. Że śpią na ulicy.
No chodzą w takich łachmanach. Więc jakby... Nie wiem, czy Filipiny można nazwać krajem trzeciego świata. Nie wiem. Ale na pewno nie przelewa im się tutaj. Tak jak patrzę. Są bogaci, ale to w konkretnych dzielnicach, w galeriach. A jak się idzie normalnie ulicą w Manili, to no widać. Chinatown. W Chinach już byłem, więc sobie porównam. Zobaczę, czy tak jak w Chinach, czy inaczej. Nie, żartuję, nie ma co porównywać. Byłem już w Chinatown, w wielu miastach. I one się różnią tym od Chin, że to są Chiny w pigułce. Czyli dzieje się mnóstwo i jest hałas, są restauracje, jest wszystko. W Chinach musicie pójść do konkretnego miejsca, żeby tak było. Jedno mnie dziwi, tak jak tutaj są takie banery za mną i teraz przede mną te smoki. Wywiesili je, bo teraz świętują rok smoka i dziwi mnie to, bo w Chinach nie było niczego o tym roku smoka. Żadnego świętowania, nic. Więc jakby to mnie najbardziej dziwi. Nie wiem, czy było widać, że machał facet do kamery. A wracając do tematu właśnie, nie wiem o co chodzi, że tak świętują, no ale spoko. Bo nawet na wjeździe widziałem, że Dragon's Year 2024. Są chińskie restauracje, sprzedają owoce. Trochę wygląda jak Chiny, ale stara wersja. Jak, trochę jak Hongkong, tylko ten przed zburzeniem tych wszystkich budynków, jak był Monster Building. I właśnie tak to wygląda. Niesamowity ruch tu jest. Naprawdę, do restauracji, jakichś sklepów, galerii i ciągle wszędzie kolejki. Nie wiem, z czego to wynika. Dzisiaj jest sobota, ale aż dziwne, żeby w sobotę aż tak się rozluźniło, że oni wszyscy wychodzą zwiedzać. I ten rok smoka też raczej nie, bo rok smoka jest przez cały rok, więc dlaczego akurat dzisiaj taki ruch? Wszedłem do jakiegoś gigantycznego supermarketu z chińskimi produktami, więc zobaczymy, co tu mają. W tej dzielnicy jest bardziej chińsko niż w Chinach, szczerze. O, Quaker. Ja gram w Quake'a, więc zgadza się. E tam, te produkty takie chińskie jak ja. Meiji to japońskie. Co tu jeszcze jest? Lind, no to Lind, to wiadomo, to już w ogóle. Ale spoko, coś tam chińskiego można kupić. Nie wiem, gdzie wszedłem, ale ruch jest naprawdę spory. Tam chyba jest jakaś galeria z przodu. No i muszę uważać, bo tutaj już pilnuję się z tym, żeby ktoś mi nie wyciągnął telefonu albo coś takiego, bo nie wiadomo, na kogoś trafi. A to nie Japonia, że raczej powinno być w porządku. Tylko no jednak Japonia to jest bogaty kraj, a tutaj są biedniejsi. Tutaj jest ciekawa sytuacja. Ten most za mną
Na nim pisze, że to pomoc od Chin dla Filipin. I ciekawi mnie, z którego on roku jest, bo relacje między Chinami a Filipinami są obecnie dosyć napięte z powodu działań na morzu. Jakby tam chińska marynarka narusza teren wody Filipin. No a na przykład jest most, który świadczy o przyjaźni niby, więc to jest w sumie ciekawe. Znaczy, nie wiem, z którego to roku jest, bo ta sytuacja na morzu zaczęła się wcale nie tak dawno i równie dobrze mogli wybudować most, a kilka lat później się popsuły relacje, więc zależy. No, więc trzeba by zobaczyć, ale to tak z ciekawości. W metrze w Manili często są oznaczenia z flagą japońską, że to prezent od ludzi Japonii. Mówię ludzi Japonii, bo tam jest napisane People of Japan, więc nie wiem, od Japończyków. No a tu most od Chin. Wszedłem w jakieś chyba stare rejony, w których mieszkali Hiszpanie, bo wyglądają na takie bogatsze. Jakby stare miasto, nie wiem. Ale ładnie jest. Chodzę bez celu i zobaczę, gdzie tam mnie poniesie. Wieczorem znowu będę się musiał przebić przez te wszystkie kluby, bo wrócę pewnie tak o 21:00, to oni już działają. No i znowu to samo. Oh, thank you. Znowu to samo, będę się musiał z nimi użerać. Ale ładne te budynki. Chyba jestem w jakimś ścisłym centrum, bo pałac gubernatora. Tam jest taka znana katedra. Jakby wszystkie atrakcje tutaj są w okolicy, więc bardzo ładne te kamienice są i dowiedziałem się, że zostały wpisane na UNESCO ileś lat temu. I cały czas znajdują się na liście UNESCO jako zabytkowe kamienice po prostu. Ale są bardzo ładne, zdziwiłbym się, jakby nie były wpisane jako jakaś starówka albo właśnie coś takiego. Wracam już do hostelu, jeszcze tam zajdę do kilku, może nie atrakcji, ale miejsc. Zrobiło się nagle ciemno, ale po prostu tam jak byłem przy katedrze, to sobie siadłem na ławce w parku i posiedziałem z 40 minut, odpocząłem. W ogóle odwiedził ją Jan Paweł II, jest tabliczka upamiętniająca, więc też ciekawe. Kolejny dzień, bardzo późno zaczęty, bo już jest po 15, ale tak sobie pospałem, że jestem wypoczęty za wszystkie te dni, które przechodziłem i idę uśmiechnięty głupio. Jeszcze dobre basy zapadają, muzyka jest grana, więc spoko. Zauważyłem, że ciekawe przywitanie tutaj mają w tej okolicy. Jak jakaś kobieta mnie widzi, to nie jest hi, hello, nie wiem, co tam jeszcze może być. Good morning, znaczy good afternoon teraz, bo jednak już jest późno. Tylko chwila, nie chcę tego mówić, bo ludzie są dookoła. Więc nie ma hi, nie ma żadnych tych, tylko jest baby massage. Więc jakby tutaj tak się witają, możecie użyć jak chcecie. Swoją drogą jakieś trochę slumsy, jak tak teraz idę. Oj, widać, że ekskluzywna okolica z
Starbucks był, siedzieli tacy poubierani. Tu jakiś duży hotel jest i też dobre samochody stoją. Generalnie z Makati to jest, powiedziałem, że dzielnica rozrywkowa i słynie z tego, z usług, ale w Makati chodzi też o to, że tutaj mieszka dużo bogatych ludzi i dlatego oni sobie tak znaleźli. Tylko że ci bogaci mieszkają właśnie na przykład tutaj, bardziej na północy tej dzielnicy, bliżej Mandaluyong, a życie nocne jest tak w środku i na południu, więc jakby jest podział. Ale są takie lepsze marki tutaj w ogóle, więc Makati to takie ekskluzywne miejsce w Manili. Czyste. Te bloki może nie wyglądają za mną jakoś wspaniale, no ale na pewno kosztują więcej niż mieszkanie w metro Manili. Jak to się mówi na tą taką starą Manilę. Jedyne, gdzie więcej mogą kosztować, to tam, gdzie są te kamienice wpisane na UNESCO. No bo tam też pewnie jest drogo. Jeśli zastanawia was, gdzie teraz jestem, to szybko odpowiem. Mall of Asia, czyli najbardziej elitarne miejsce w tym kraju chyba. Pod względem ludzi, którzy tu chodzą i... No, ludzi, którzy tu chodzą. Dobrze poubierani, fajne samochody. I spędzają sobie weekendy. Bo dzisiaj niedziela, więc akurat dzień wolny. W sumie nie wiem, po co tu przyjechałem, ale... Jak już jestem, to sobie pooglądam. Tam po prawej jest morze, więc zaraz się przejdę. Ale pogoda jest bardzo zła. Jednak przewidziałem, jak to wygląda, bo pada. Teraz chwilowo jest przerwa, ale generalnie pada. Ten dzień nie przejdzie do historii najwybitniejszych podczas mojej podróży i nagrywania, ale potrzebuję odpocząć, więc dobra. Posiedziałem sobie w galerii, zjadłem, zrobiłem zakupy w hipermarkecie. Mam jabłka, brakowało mi ich bardzo. Od 2 miesięcy żadnego jabłka nie jadłem. I powoli wracam do hostelu, prześpię się i jutro już cisnę na poważnie, bo ten lot będzie. Dalej muszę w trasę ruszyć. Ale czuję, że się zregenerowałem, więc fajnie. Normalnie mogę wrócić do formy, tak jak wcześniej. No dobra. Znowu przez burdele się muszę przebijać. Ale tym razem idę od drugiej strony, bo nie chcę powtórki. Wczoraj wieczorem jak wracałem, bo one już wiedzą, kim ja jestem. Bo przyszedłem 3 razy. Po prostu tak mi najbliżej do hotelu jest dojść. Przyszedłem 3 razy i one już wiedzą, kim jestem. Za każdym razem odmawiam. Ale wczoraj jak odmówiłem, idę. I jakaś z drugiej strony ulicy zaczęła do mnie lecieć, krzyczeć baby, baby. Ludzie patrzyli, tamta krzyczy, biegnie do mnie. Ja też zacząłem biec. No, więc chcę uniknąć tego. Bo pewnie sobie pomyśleli, że jakiś stały klient i że może nie zapłacił za ostatni raz. Więc takie mam historie z dzielnicy czerwonych latarni w Manili. Jaki 18-latek się może pochwalić, że go goniła prostytutka? I teraz idę prosto, potem odbiję w prawo, znowu w prawo i od drugiej strony wejdę. Chyba już tutaj nawet. To te mnie nie będą znały, bo jeszcze tu nie byłem.
Okej, już poznaję to miejsce. Jutro ostatni dzień. I żegnam Filipiny. Jeszcze tu kiedyś wrócę, bo jest fajnie. No, zdecydowanie. Ludzie narzekają na Manilę, ale szczerze bardzo mi się podoba. Jest taka nieprzewidywalna, wielka. Jak afrykańskie miasto, tylko ludzie są mili. Więc spoko. No, więc teraz wracam do hotelu. Lewo koło Urzysu. Wracam do hotelu. Jutro kolejny kraj. Nie zdradzę jaki. Chyba, że już wcześniej zdradziłem, ale może nie. Wymeldowałem się z hotelu. Plecak sobie też tam zostawiłem. I pochodzę jeszcze kilka godzin. Jako, że lot jest o 21:00. Więc tak 18:00 muszę być na lotnisku, więc na 17:00 muszę tutaj wrócić i jakieś tam busy złapać. Bo taksówka jest kilkadziesiąt razy droższa, więc sobie oszczędzę. Szczerze to nie wiem, gdzie ja chodzę. Idę przed siebie, bez celu. Niczego tu nie ma. Ale tak o, poglądam sobie. Bo nie chce mi się odpalać znowu metra i jechać do metro Manili, bo to tak zajmuje z 50 minut, 40-50. No a tak naprawdę nie mam aż tyle czasu, żeby się bawić w takie rzeczy. Dzisiaj jest taki słaby dzień, bo niby mam czas, a jednak go nie mam. Więc wolę się gdzieś tutaj w pobliżu trzymać. W 7-Eleven byłem przed chwilą, zjadłem sobie kurczaka, teriyaki z ryżem od nich. Bo w każdym 7-Eleven praktycznie mają mikrofalówkę. Można kupić jakieś danie i oni podgrzewają i jest opcja zjeść na miejscu. 4,5 zł, więc śniadanie idealne. Nie wiem, czy w ogóle w tych 7-Eleven nie zacznę jeść. Znaczy w Indonezji to nie będzie problem, bo Indonezja jest absurdalnie tania. Ale może w Australii będą 7-Eleven? Nie wiem. Zobaczę. W Australii będę się musiał pilnować, bo tam to już nie ma zmiłuj. Tylko w restauracji się wykłada po 50 zł na przykład, albo 60. Dzisiaj jest dosyć ciekawy dzień, bo w Filipinach właśnie skończyła się przerwa wakacyjna dla dzieci i teraz wracają do szkół właśnie dzisiaj. No i widać, że jest ruch na mieście. Przed chwilą przechodziłem obok liceum, to dużo ludzi wchodziło, wychodziło. Ładne te budynki tutaj są. Muszę przyznać, że Manila robi na mnie wrażenie, tak sobie wyobrażam to wszystkie brazylijskie miasta na przykład, albo te dawne pod rządami Hiszpanów. I właśnie tak sobie zawsze je wyobrażałem, więc spoko. O, na przykład ten blok. Taki niby toporny, brzydki, ale jednak dalej spoko wygląda. Lepiej niż te wszystkie deweloperskie, które teraz robią. Nie wiem, gdzie idę, szczerze. Dobra, tam pójdę. Albo nie, tam nic nie ma. Mniejsza. W dzień też pracują panie. Zapraszają mnie na masaż. Na coś innego również. Więc jakby... to jest jedyna rzecz, która mi się nie podoba na Filipinach. Że aż taki biznes z tego jest. Trochę jak Tajlandia, szczerze. W sensie dużo ludzi przyjeżdża, że mam Francuzów w pokoju. To oni wyszli o 20, wrócili o 5. Całą noc przesiedzieli w jakichś klubach. Nie wiem, czy coś robili, czy nie, no ale jakby byli poza hostelem. I dużo ludzi tu przyjeżdża właśnie po to. Więc zależy, czego kto szuka. Swoją drogą, to jest jedno z moich ulubionych pić, zdecydowanie.
musicie spróbować, jak przyjdziecie do Tajlandii, Filipin, podobno w Indonezji też jest przepyszne. Gaming Corporation ng infraction na tapusin sa transaksyon dito sa mga kahalintulad. Czekam już na lot. Jeszcze godzina 10, więc pewnie niedługo się otworzy wejście do samolotu. I bardzo przyjemne lotnisko. Są knajpy z jedzeniem, dosyć tanie, bo 12 zł za kurczaka z ryżem zapłaciłem. Tam nie było tego jakoś dużo, ale fajna kolacja. Zwłaszcza, że dzisiaj nie jadłem jakiegoś dużego obiadu, tylko o 11 to, co mówiłem, że w 7-Eleven byłem. I jakąś muffinkę za 3 zł, ale taka pełna, duża, fajna też mnie najadła. Więc w porządku. Filipiny jeszcze wrócę, bo bardzo mi się tu podoba, ludzie są mili. Tylko trzeba uważać na prostytucję, dużo tego. Ale generalnie bardzo spoko jest. Zwłaszcza, że ja wcale nie zobaczyłem najlepszej części Filipin, tylko byłem w Manili. No nie oszukujmy się, Manila nie jest jakaś wspaniała. Przynajmniej tak twierdzą ludzie, którzy zwiedzili Filipiny lepiej niż ja. Więc Cebu, co tam jeszcze jest, Davao, są prawdopodobnie fajniejsze. A teraz pozostaje mi już czekać. I Brunei. Nie znam nikogo, kto był w Brunei, więc będę pierwszą osobą, którą znam, która była w Brunei. Mm-hmm.